W dzisiejszym odcinku z Pattiomarkanu przenosimy się do miasteczka Gaton w stanie Queensland w Australii. Opowiem wam dziś o sprawie potrójnego morderstwa, która miała miejsce w 1889 roku. Ofiarami brutalnej zbrodni padły wówczas rodzeństwo i ich koń. Sprawa ta, pomimo iż od wydarzeń minęło ponad 120 lat, nadal żyje w pamięci starszych mieszkańców Gaton i okolic. A to dlatego, że po latach historycy i detektywi doszli do szokujących wniosków na temat tego kto dopuścił się tych zbrodni. Zapraszam was do obejrzenia odcinka O Gatton Murders. Rodzina Murphy wiodła spokojne życie na farmie Blackfellows Creek, 9 km od centrum Gaton i około 100 km od stolicy stanu Queensland, Brisbane. Była to rodzina dość zamożna jak na ówczesne czasy i szanowana w okolicy. Ojciec rodziny, Daniel, był stróżem prawa i pracował w lokalnej jednostce policji. Jego żona, Mary zajmowała się gospodarstwem i dzieci, których było niemało, bo aż dziesięcioro, z których w 1889 roku najstarsze miały blisko 30 lat, a najmłodsze zaledwie kilka. Jak spojrzycie teraz na ekran, to zobaczycie jedyne zdjęcie tej rodziny. Rodzice siedzą na nim z przodu na krzesłach, a za nimi stoją kolejno od lewej. John, Jeremy, Patrick, William, Polly, Nora, Ellen i Katrin. Na tym zdjęciu brakuje jednak dwójki najstarszych pociech, czyli Daniela i Michaela, o których zaraz będzie mowa. Jak wspomniałam, najstarsze rodzeństwo w 1889 roku opuściło już dom rodzinny. Daniel poszedł w ślady ojca i dołączył do policji. A Michael był pracownikiem lokalnej administracji. Najstarsze córki miały także swoich mężów i dzieci. Całej rodzinie wiodło się dobrze i raczej nie mieli oni większych zmartwień. Ich normalne życie zostało przerwane 26 grudnia 1886 roku. Był to okres świąt Bożego Narodzenia. I do rodzinnego domu na farmie przyjechały wszystkie dzieci, a niektóre z nich ze swoimi małżonkami. Okres świąt już prawie się kończył i 26 grudnia dwie siostry Murphy, 27-letnia Nora i 18-letnia Ellen, postanowiły wziąć udział w zabawie w miejskiej świetlicy Gatton Hall, którą część źródeł określa po prostu jako wielką stodołę. Ich brat, Michael, zaprzął wtedy konia, po czym w trójkę wyruszyli dwukołowym wozem w około 9 drogę. Rodzeństwo dotarło do Gaton Hall około 21.00 i ze zdziwieniem odkryli, że zabawa została odwołana z powodu braku chętnych. Tego samego wieczora bowiem, kilkanaście kilometrów dalej. Odbywały się wyścigi konne i jarmark, które przyciągnęły większość lokalnych mieszkańców. Trójka rodzeństwa, nie myśląc wiele, udała się więc w drogę powrotną. Mniej więcej kilometr od Gatton Hall byli widziani po raz ostatni przez kilku lokalnych mieszkańców. Do domu jednak tej nocy nie powrócili. Następnego ranka ich matka Mary Murphy poprosiła swojego zięcia Williama, aby sprawdził dlaczego dzieci nie wróciły na noc. William wziął konia i niecałe dwa kilometry przed gaton dostrzegł na piasku ślady kubryczki Michaela. Były one specyficzne, ponieważ jedno koło było poluzowane i zostawiało po sobie specyficzny łukowaty ślad. Odciski kół wozu z nieznanych powodów skręcały nagle ze ścieżki i prowadziły w głąb rzadko porośniętego lasu. William podążył ich śladem, nieświadomy jeszcze tego, że za chwilę odkryje przerażającą prawdę. Ślady prowadziły do polany. Tam mężczyzna znalazł swoich krewnych. Leżeli oni obok siebie i na początku William zwyczajnie pomyślał, że zasnęli oni wracając z zabawy. Dopiero po chwili odkrył, że cała trójka nie żyje, ich czaszki są roztrzaskane, a twarze pokryte krwią. Obok bryczki leżał także martwy koń. Leżące na ziemi zwłoki członków rodziny formowały trójkąt, co dziś kreuje wiele teorii. Ten sposób ułożenia ciał nigdy nie powtórzył się w historii kryminalistyki. Przerażony mężczyzna w tym momencie, czym prędzej, pobiegł do Gaton, by powiadomić policję. William nie znał jednak miasta i nie wiedział, gdzie szukać posterunku. Wszedł więc do jednego z barów i, krótko opisując, co właśnie odkrył, poprosił o pomoc to wystarczyło, by wieści o morderstwie rozeszły się po okolicy w mgnieniu oka. W ciągu następnej godziny na miejscu zbrodni pojawiło się mnóstwo mieszkańców miasteczka. Na miejsce przybyła też policja, a właściwie jeden policjant, sierżan William Arel. Nie zdołał on jednak należycie zabezpieczyć miejsca zbrodni, wokół ciała zgromadzili się gapie, co bardzo utrudniło późniejsze dochodzenie. Doszło nawet do tego, że sierżant Arel nie potrafił powiedzieć, czy ręce Michaela były związane. W jednej chwili widział na nich sznur, ale później już go tam nie było. 27 grudnia o czwartej po południu ciała załadowano na wóz i zawieziono do najbliższego pubu, gdzie złożono je w jednym z pokoi, by tam mógł je obejrzeć lekarz. Doktor von Lesberg przybył na miejsce kolejnego dnia. Jego pobieżne, trwające zaledwie godzinę oględziny wykazały, że obie kobiety zostały brutalnie zgwałcone. Lekarz stwierdził, że sprawca do tego czynu użył przedmiotu, prawdopodobnie rękojeści bata, którym Michael poganiał konia. Obie też zostały następnie zabite ciosami ciężkiego przedmiotu w głowę. Osiemnastoletnia Ellen otrzymała jedno silne uderzenie, które rozbiło jej czaszkę na siedem części, a jej mózg był widoczny spod roztrzaskanych kości. Od podobnego ciosu zginął również Michael, który wcześniej został postrzelony w głowę. Dodatkowo na jego narządach płciowych oraz koszuli wkasanej w rozpięte spodnie znajdowały się ślady nasienia. W tamtych czasach jednak niemożliwym było ustalenie, do kogo ono należało. Koń, który także nie umknął sprawcy, miał podcięte gardło i przestrzeloną głowę na miejscu zbrodni nie było śladów walki. Śledztwo w pierwszych dniach prowadzone było w naganny sposób i bardzo opieszale, a powodem tego były trwające święta Bożego Narodzenia i zbliżający się nowy rok. Gdy brat Michaela, Daniel, który także był przecież policjantem, pojawił się 28 grudnia na posterunku, ze zdziwieniem odkrył, że śledztwo nie zostało jeszcze wszczęte, a część policjantów nie ma nawet pojęcia, że taka zbrodnia w ogóle miała miejsce dwa dni wcześniej. O zbrodni nie powiadomiono także jednostki policji w Brisbane, która zajmowała się takimi sprawami. Telegram wysłano, ale nie oznaczono go jako pilny i w rezultacie nie został odczytany. W międzyczasie rodzeństwo Marfi pochowano we wspólnym grobie. I tutaj też są niejasności na temat tego, kto zezwolił na pochówek. Lekarz von Lesberg twierdził, że on takiej zgody nie wydał, a miejscowy ksiądz, że taką zgodę otrzymał. ale o tym księdzu będzie jeszcze mowa za trochę. 28 grudnia, czyli dwa dni po zbrodni, sprawę przyjął inspektor Gleibert. Jego zdaniem, miejsce zbrodni w ogóle nie wskazywało na to, że doszło tam do jakiejkolwiek walki lub oporu ze strony kobiet. Pochylał się on nad opinią, że siostry odbyły stosunek płciowy dobrowolnie. Wtedy zaczęły się też przesłuchania świadków. Mieszkańcy Gaton od początku twierdzili, że zbrodni dokonał ktoś obcy. Nikt nie chciał rozmawiać o tym ze stróżami prawa w miasteczku zapanowała tak zwana zmowa milczenia. Co bardzo dziwne, tak samo zachowywała się także rodzina ofiar. Nie chcieli oni rozmawiać z policją i musieli być wręcz do tego zmuszani. Daniel, czyli brat zabitego rodzeństwa, wydawał się jedynym, komu zależało na znalezieniu sprawcy. Policja była bezradna. Postanowiono więc sprowadzić aborykeńskich tropicieli, którzy od razu stwierdzili, że na miejscu zbrodni najpierw odbyła się orgia, a potem doszło do morderstwa. Szybko odnaleźli też narzędzie zbrodni. Był to fragment gałęzi eukaliptusa, ze śladami krwi i włosami ofiar. Natrafili oni również na rzemień z uprzęży, w którym znajdował się nekrolog z miejscowej gazety. Dotyczył on młodej kobiety z Gaton, która zmarła razem z dzieckiem przy porodzie dokładnie dwa lata wcześniej. Ojcem dziecka był Michael. Jak się okazało, Nora Marfi była przyjaciółką zmarłej, a nekrolog trzymała w pudełku w swojej sypialni. Śledczy ustalili, że kilka dni przed tragedią Nekrolog zginął z pudełka w tajemniczych okolicznościach. Przy śladach wozu Michaela, aborygeni odkryli także świeże odciski kopyt nieokutego kucyka, które urywały się na polanie. Co ciekawe, w okolicy były tylko dwa kucyki, a jeden z nich należał do ojca zamordowanego rodzeństwa. Jeden z tropicieli powiedział, że rozpozna ślady, jeżeli obejrzy oba kuce. Zignorowano jednak jego propozycję i nie podjęto tego tropu. Mijały miesiące, a śledztwo nie ruszało z miejsca. Podejrzenia padały na kolejne osoby spoza miasta. Pierwszym podejrzanym był wędrowny robotnik Thomas Day. Mieszkał on w gospodarstwie kilkaset metrów od miejsca morderstw i tego wieczora widziany był, jak szedł tą samą drogą, co rodzeństwo Murphy. Ponadto uważano go za dziwnego, ponieważ nie był rozmowny, nie pił alkoholu i nie szukał towarzystwa. Jednak nie można było mu niczego zarzucić. Pieniądze odkładał na studia artystyczne i regularnie uczęszczał do miejscowej biblioteki. Na noc morderstwa nie miał alibi, spał jak zawsze w stodole przy gospodarstwie. Dej nie miał jednak motywu i nigdy nie został oficjalnie uznany za podejrzanego. Niedługo po zbrodniach dołączył do wojska i zmarł około rok później w wyniku udanej próby samobójczej. Obecnie uznaje się, że nie miał on raczej nic wspólnego z tą zbrodnią. Kolejnym podejrzanym był Richard Borges, Wuczenga, który został zwolniony z więzienia niedługo wcześniej. Odbywał on tam karę za napaść na kobietę. Ktoś podobno zeznał, że Borges wiedział, że Michael został postrzelony w głowę, zanim jeszcze ten fakt został podany przez lekarza. Richard Borges miał jednak alibi na noc morderstwa. Przebywał on w miejscowości oddalonej o około 30 km od Gaton, co potwierdziło wiele bezstronnych osób. Wśród podejrzanych było jeszcze kilku tak zwanych obcych, ale nikogo oficjalnie nie zatrzymano. Mijały miesiące, a następnie lata. Sprawa dość szybko ucichła, a w międzyczasie ekshumowano ciała zamordowanych, co niestety nie przyniosło żadnego przełomu. Co bardzo dziwne, o znalezienie sprawców nie zabiegała rodzina wręcz przeciwnie. Nie wyrażali oni zgody na przesłuchania, czy nawet na porównanie kopyt ich kucyka ze śladami znalezionymi na miejscu zbrodni. Bezpośrednio po morderstwie, kiedy Mary Murphy zobaczyła ciała swoich dzieci, była ona bardzo spokojna i powiedziała jedynie. Przynajmniej ich dusze nadal żyją w niebie i spotkam się z nimi wkrótce. Jeden z miejscowych dziennikarzy zapamiętał też, że gdy pochyliła się ona nad ciałami córek, szepnęła do siebie. Dobrze, że przynajmniej były na ostatniej niedzielnej mszy. Po tych słowach podobno weszła w głąb lasu i, jak zeznali świadkowie, modliła się o duszę morderców swoich dzieci. Ojciec Daniel Murphy udzielał natomiast wymijających odpowiedzi. I często zmieniał swoją wersję wydarzeń. Według wielu sprawiał on wrażenie osoby, która coś ukrywa. Sprawę Mordes w Gaton zamknięto dopiero w latach 60. XX wieku, przyznając status nierozwiązanej. Najstarsi mieszkańcy miasteczka do dziś jednak nie chcą rozmawiać na temat tej zbrodni, co w pewien sposób sugeruje, że mordercą mógł wcale nie być ktoś obcy. Mimo że sprawca od dawna nie żyje, bo od zbrodni minęło ponad 120 lat, to ujawnienie jego nazwiska być może mogłoby uderzyć w jego potomków. Obecnie śledczy i historycy są niemal pewni, że za zbrodnią stoi ktoś, kto znał ofiary, i są tu trzy główne wersje. Pierwsza z nich co raczej Was nie zaskoczy to to, iż rodzeństwo zamordował ich ojciec, być może w zmowie z matką, bo dowiedział się o ich kazirodczych upodobaniach. Richard Price, zmarły niedawno historyk, przez lata interesował się tajemnicą z Gaton. Twierdził nawet, że odkrył kto stoi za zbrodnią, jednak obawia się ujawnienia prawdy. Nieoficjalnie wiadomo, że Price twierdził, że mordercą miał być ojciec rodziny, Daniel Murphy, który podobno wiedział o kazirodczych upodobaniach swoich starszych dzieci i postanowił rozprawić się z tym wstydliwym problemem, zanim wyjdzie on na jaw. Historyk dotarł też do zeznań służącej państwa Clark, mieszkających niedaleko miejsca zbrodni. Zeznała ona, że w noc morderstwa słyszała dwa wystrzały z rewolweru i kobiecy krzyk: Ojcze, ojcze. Druga teoria mówi, że zbrodni dokonał miejscowy ksiądz, który miał romans ze starszą z ofiar 27-letnią Norą, która w chwili swojej śmierci podobno była z nim w ciąży. Tym księdzem miał być Daniel Welż i dodatkowo jak się pewnie domyślacie, jest to ta sama osoba, która tak pośpiesznie pochowała zamordowanych członków rodziny Murphy, nie mając na to pozwolenia od śledczych. Ponadto faktem, który w jakiś sposób popiera tę tezę, jest to, iż duchowny popełnił samobójstwo około rok później. Trzecia teoria związana jest z Michaelem i tym tajemniczym nekrologiem, który w jakiś zagadkowy sposób znalazł się na miejscu zbrodni. Część osób twierdzi, że morderstwa dokonano w zemście za śmierć dziewczyny, która zmarła w trakcie porodu dziecka Michaela. Na temat tej teorii nie ma jednak wielu faktów, oprócz tego, że wydaje się dość racjonalna. Sprawa Morders w Gaton pozostaje niewyjaśniona. I biorąc pod uwagę fakt, że od zbrodni minęło już ponad 120 lat, szanse na odnalezienie prawdziwego mordercy są bardzo małe. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że oglądaliście ten film. A szczególnie dziękuję tym, którzy wytrwali do tego momentu. I chociaż nigdy o to nie proszę, to dziś się przełamę i poproszę was o zaobserwowanie mojego kanału będzie mi z tego powodu bardzo miło i więcej osób dowie się o tym kanale, na czym bardzo mi zależy. Teraz już żegnam się z wami i do zobaczenia.